got $1 million ball. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zmierzchu Bogów. Witam was ja, witam was moja kawa mrożona. Daj spokój. Podobno zepsułem to zadanie z listem polecającym i list od Barnabasa nie będzie tutaj zaliczany jako dobry list, ale na szczęście miałem save'a, także wczytałem to, naprawiłem swój błąd i mam już list polecający od Antona, także wszystko jest w porządku. Co do krów, no to przeważająca ilość ludzi w komentarzach pisała, żeby je jednak zabić, ale najlepiej zrobić to sposobem zatrucia, bo podobno taki czar już mamy tutaj pod B, które zaraz wcisnę i wam pokażę, ale jeszcze pisaliście, że mamy czar kuli ognia, ale to nieprawda niestety. Wciskam B i nic. O, to nieprawda, niestety tutaj nie mamy nic, jeżeli chodzi o magię dominacji. Może jest to błąd, dlatego że w sumie w magii przywołania mamy tę truciznę i w magii przemiany mamy przywoływanie zwierząt, więc dlaczego nic nie mamy w magii dominacji? Ale cóż, w takim razie spróbujmy sobie użyć tej trucizny. Czemu jest jeden? Aha, że mam jeden. No nieważne, dobra. I spróbujmy po prostu te krowy zabić. Myślę, że najlepszym sposobem będzie stać troszeczkę bardziej tutaj z tyłu. I spróbujmy na przykład zatruć tą. Jest zatruta i ucieka. I teraz tak, ktoś w komentarzach pisał, że dobrze by było za nią po prostu pobiec. Ona tutaj sobie to życie traci, ja zobaczę, czy ona zginie. Czy jest sens ją gonić do miejsca, w którym ona się zatrzyma i dobijać, czy ta trucizna ją po prostu zeżre, ale wydaje mi się, że nie zeżre, bo zazwyczaj trucizny tak nie działały. Że aż tyle zdrowia żarły, dokładnie, już teraz jej się zrobiło. Nie, jeszcze nie, jednak nie. Nie wiem, czy ona będzie przede mną zawsze uciekać. Okej. Takie coś nie ma za bardzo sensu, jak dla mnie. A jeżeli zaatakuje po prostu krowę mieczem, no to każda inna zacznie po prostu tak samo uciekać, więc... Okej, wiemy mniej więcej, gdzie one tutaj biegną, tylko nie wiem, czy się już tutaj zatrzymuje. Trochę to drogi jest, ale mógłbym tak spróbować zatruć po prostu wszystkie krowy, a potem pójść w to miejsce i je zabić. Albo może rzeczywiście ta trucizna ich w końcu tam dojedzie i ja gdzieś to doświadczenie dostanę. Chyba, że jak krowa czy ktokolwiek znika mi z pola widzenia gdzieś dalej, to może gdzieś tam znika i za niego doświadczenie dostaję. Tego nie wiem. Dobra, doładuję sobie tylko jeszcze manę na full. A może być ciemny grzyb. A, tylko muszę sobie jeszcze kucnąć, żeby to szybciej... No kucaj. Halo. O, dobra. Dobra, jest. Jeszcze raz sobie zapiszę i spróbujmy te krowy wszystkie ładnie pozatruwać. Troszkę to potrwa, ale myślę, że jest opłacalne. No i jeszcze co do tego, czy używać mieczy dwuręcznych, czy łuków bardziej, no to wyszło na to, że mieczy dwuręcznych, także będziemy tutaj niezłymi koksami, trzeba będzie zainwestować sporo w siłę. Nie wiem, czy jak tamte bliższe. Też ktoś pisał, że wszystkich krów nie muszę zatruwać. Znaczy, wszystkich nie muszę w ogóle zabijać. Dobra, w tym momencie mi się skończyła mana. To zobaczmy, będę biegł sobie za tą ostatnią krową, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także miecze dwuręczne. Zazwyczaj nie lubiłem mieczy dwuręcznych, dlatego że są dość wolne po prostu. Jeżeli chodziło o Gothica 1 i 2. Ej, ty! Tam! Ty głupia krowo! A, tu jednak. Niektóre są. O nie, nie zginęłaś. Dobra, biegnie sobie tam, a potem będzie pewnie wracać. W głowę. No nie, też nie zginęła. Ach, pięknie, dobrze. A reszta pobiegła gdzieś tutaj. W to miejsce. Czemu wcześniej? No nieważne. Jezu. A, to jest chyba woda. Tak, co tam się tak... pali i tutaj gdzieś biegną, tak, no nie, no to myślę, że chyba lepiej będzie w takim razie zamiast strzelać to, ale on im się życie ładuje, WTF. Tutaj mleka nie dostaliśmy, tu jest już zabita krowa, wydaje mi się, że jeszcze chyba jakaś powinna tu być gdzieś, że to chyba jest za mało, ale tam by chyba nie biegły, może tu, tak, tylko sobie tutaj chwilkę pobłądzę. Ale wydaje mi się, że... No nic, wróćmy na pastwisko, zobaczmy, jak tam sytuacja wygląda. Można by się wrócić do tego drugiego farmera krowami. Farmera krowami, czy... Farmeruje się zwierzęta? Farmi się krowy? Pasie się, no nie wiem. Do tego pasterza krów.
drugiego najwyżej, albo może nam Tabert coś powie, zapisze najpierw. Chyba tam wróciła jedna krowa, po prostu się nawet może przeteleportowała. Ty mi tutaj nic nie mówisz. Tu jeszcze one są. Dobra, zrobimy taką jeszcze jedną serię, ze cztery krowy przynajmniej jeszcze. Spróbuję... O Jezu, jak to mało daje. Spróbuję sprowadzić. Mam co prawda miksturę many, ale... Dobra, na cztery to powinno wystarczyć. Czyli widzicie, jest zatrucie, nie ma kuli ognia. Nie wiem, czy to... Może to jest jakiś balans tego content moda na przykład, bo... Kula ognia, jak wiem, jest dość mocna, no i to by było chyba... przesadzone, gdybym ja tego mógł używać już od razu. Na samym początku. Dobra, tyle wystarczy. Pobiegniemy za nimi. Więc wydaje mi się, że jeżeli wy ją mieliście, no to nie kłamaliście, ale tutaj tego po prostu nie ma, bo to jest tak zmodyfikowane. I dobrze, bo mówię, no kula ognia była silna. Zresztą łatwo się jest jej nauczyć i tak prawie na początku, więc... Dobra. Załóż sobie tak, zabijemy. Tamte dwie poszły tam. Stój, 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 stój. To będzie ciężko, nie? Trzeba będzie jednak z łuku jej dowalić. Pięknie, dobra, nie będę z nich zbierał nic. I teraz czy mi tamte wróciły, czy będę mógł tutaj jeszcze pójść i spróbować je zabić? Sobie tylko ponownie. Z niektórych... Kurde, sorry. Z niektórych krów wypada mleko, z niektórych nie. Ciekawe. Podobno można też je doić, ale to trzeba mieć jakąś tam buteleczkę czy coś. Okej, są te dwie krowy tutaj. No i mają full życia właśnie, nie? Coś tutaj się dziwnie dzieje. Nawet nie wcisnąłem dwa razy w prawo, ale dobra. Okej, wystarczyło tyle. Jako tutaj zadanie wykonane jest, więc... W dupę. I w dupę. Oj, dobra. No to może przeżyjesz, dobra. Jak już chcesz żyć, to... Albo może taki skillshot gdzieś tam? Nie, nie ma szans. Dobra. W takim razie sprawę z krowami mamy załatwioną. Być może tutaj będzie coś... Tabert, tak on się nazywał? Chyba tak. Miał do nas jakieś wąty, ale... Ważne, że będziemy mieć z tego list polecający. Mamy już tych listów trochę, nie? Dwa albo trzy. Trzy. Także to będzie czwarty. I jeszcze gdzie? Zaraz sobie zerknę w dziennik. Od kogo jeszcze mógłbym dostać list? Chyba od tego... Meryla, tak? Meryl Zardei cały. Dobra, to nie było tutaj. Moment, muszę znaleźć jeszcze go najpierw. Meryl Zardei. Ze Złotych Wrót. Akurat to mi się bardzo... Chwilę grałem w Złote Wrota, tak jak już jesteśmy przy temacie tego moda. To chwilkę grałem w Złote Wrota, ale bardzo nie podobało mi się całe to zamieszanie, że te potwory... Wszystkie potwory musiały być ogniste, bo po prostu jakaś klątwa. Wszystkie były ciężkie. Od razu i... No i to, że go nazwali... Znaczy ja do tego momentu nie doszedłem chyba, albo to było na początku, już nie pamiętam, że był ten Meryl właśnie, że on się nazywa Meryl i że pochodzi z Ardei. A to jest bez sensu, no. Chodzi o to, żeby on był bezimienny właśnie. Dobra, Jurgen. Zadanie wykonane. Świetnie, chłopcze. Oto twoje złoto i list z rekomendacją. To złoto to fajnie. Coś tu masz. Miecz dwuręczny. No, a to zużyte. No mógłbym jakieś tutaj już powoli próbować czymś walczyć dwuręcznym, ale no nic tutaj chyba lepszego i tak nie mam. Także no nie, no ale potem się będziemy oczywiście na tym skupiać. Dobra, w takim razie, skoro to mamy, ja sobie sprawdzam szybko tutaj to. Anok 5 listów. Meryl chce amulet Dylana. Tylko gdzie jest ten Dylan cały? Dobra, tutaj się coś wściekaliśmy, to było głupiec. Czuję w tym jakąś magię, tak, jakie jest rozwiązanie. Dylan ma amulet, gdybym go miał, od razu zająłbym się zagrożeniem. Kim jest Dylan? Jest kupcem. Gdzie go znajdę? W Geldern, aha. Dobra, czyli Dylan byłby w Geldern. Zjednocz Brytanę w ogóle, takie zadanie nieudane. A nie mam jako nieudane tamtego zadanie z Barnabasem. A akurat jesteś tutaj, może z tobą pogadam, może mi coś powiesz. Ja w sumie, czemu ja go nie mogłem pobić? Nie możemy z nim gadać. Przecież takie właściwie miałem zadanie, żeby go stłuc. Tak swoją drogą. No drugiego listu polecającego już nie dostaję. Dostanę, powinien mi Obert dać, ale... Masz już amulet? Chcesz dostać ten list polecający, prawda? No tak, właśnie. Czyli wychodzi na to, że rzeczywiście chyba tutaj nie mam nic do roboty? Zrobię sobie przerwę. Jeszcze tutaj nie byłem w jednej jaskini, chyba w tej. Tak tylko z ciekawości pójdę. Albo to była ta druga właśnie. To jest tak, to była ta druga jednak. Tej drugiej nie byłem. Być może będzie tam jakaś broń dwuręczna na przykład. Czemu by nie?
Coś może sobie... O, właśnie, właśnie. No, zardzewiały, no ale dobra. Długi miecz. Ej, to może być dobre. Zarąbiste, 150 siły. No to jest jednoręczne, co prawda, ale... No, troszkę lepsze od tego, 5. Ale i tak w tę siłę będziemy pakować, więc jak najpierw będę pakował w siłę, a potem... No i sobie będę zakładał te jednoręczne, a potem po prostu zainwestujemy gdzieś tam w duży oręż 2 na przykład. No to już się przerzucę na dwuręczniaki. Dobra, ale tak czy siak tutaj nikt mnie chyba nie uczy takich rzeczy. Czy to by oznaczało, że musimy już iść do Geldern, że to już tyle w Silden, że te kilka zadań to już było to? Poziom 12, czyli zaczynaliśmy od 10. Czemu nie od... zerowego? Robi się coraz... Nie wiem, nieważne. Mieliśmy tam już chyba troszkę siły więcej czy czegoś, więc może dlatego. Dobra, w takim razie mapka Geldern. To trzeba po prostu, najlepiej będzie przepłynąć przez rzekę, tak jak się w sumie dostawaliśmy kiedyś. O, Elk, no tu już nic mi nikt nie może chyba powiedzieć. Dobra, może nie do końca tak chciałem, albo dobra, może tędy po prostu. Przejdźmy jakoś tu. Tak, żeby jak najmniej pływania było, bo to zazwyczaj długo trwa. No i cóż, czyli lud zdecydował, miecze dwuręczne, krowy zabite, bardzo dobrze. Jak jeszcze będę miał jakieś pytania, to myślę, że to jest dobra forma na takie komentarze. Nie ma co robić jakiegoś... Znaczy, jak teraz nie jest dużo komentarzy tak ogólnie, znaczy i tak przy Gothicu jest dużo, to jest fajnie, że tu się coś dzieje i fajnie się to wszystko czyta i tak dalej. Dobra, może jakoś to tędy, bo chyba tam nie ma jakiegoś przejścia konkretnego. Przejdziemy sobie wybrzeżem, będą ładne widoczki, coś tam pozbieram. A wracając do tych komentarzy, no można by robić jakieś te ankiety, w sensie jest to Strafpol, czy jakoś tak to się nazywa. Tam często youtuberzy się tym posługują, ale myślę, że przy tak małej ilości komentarzy, mimo że tutaj jest ich dość sporo, no to jeszcze jestem w stanie to ogarnąć i nawet praktycznie na wszystkie odpisać. No także no, czasem nie trzeba odpisywać, więc nie odpisuję, ale... Ej, kojarzę to miejsce. To był chyba jakiś krokodyl, ten z zatwardzeniem z Gothica 3. Coś takiego było. Troszeczkę parkouru. Tak, zszedłem z góry i go tutaj strzelałem na tej wysepce. No takie wspomnienia troszeczkę. Ziele lecznicze. O, i te wilki, których nie mogłem za bardzo pokonać. Spróbujmy ich zatruć. A, tylko jednego będę mógł, ale to nic. Ale wszyscy będą biec. Czy nie? Nie. Ha, ciekawa sprawa do wywabiania, zarąbiście. Nie skapnęły się. Wilki zawsze atakują w stadach, a tutaj? O, teraz drugi jakby chciał biec, ale jednak nie. Dobra, zginiesz. Z takim odrzutem. Nie, ale trzeba na nie uważać, bo jednak... pieczeń, bo jednak troszeczkę życia potrafią zabrać. Ale spoko, myślę, że sobie mogę doładować manę, nawet taką miksturą. I zatruć jeszcze jednego. Pukanamy wilki. I kierujemy się do Geldern. No to w Geldern pewnie dużo nie zrobimy, ale... Ale zawsze coś. A, pięknie. No kurde, im zdążył. Unik! Za długie te uniki. Właśnie, ale w sumie, ten koleś, kto robił... Halo. Który robił Zmierzch Bogów, znaczy, który tam zajmował się fabułą, on musiał przestudiować wszystkie gotiki, jemu dali to zadanie, nie? Żeby przestudiować wszystkie gotiki po kolei, od jedynki. No i rzeczywiście koleś to musiał zrobić. I może on powiedział, że tam jak się wcisnęło w tył, to fajnie odskakiwał i to było jako unik. I stwierdzili, że tutaj zrobią uniki, tylko że w dwójce, jedynce to były fajne uniki. Znaczy, w jedynce były trochę spieprzone, bo tam było tak, że często się trafiało potwora, a jednak on niby miał... Kurde. No i zginął. A jednak trafiało się, a jednak miał tą za chwilę animację tego odskoku, wiecie, to było denerwujące. I wydawało się, że powinno się go trafić, a jednak tak się nie działo. A w dwójce to już poprawili, było fajniej zrobione. Dobra, czyli w tej jaskini ogólnie rzecz biorąc byłem. Przejdziemy się tutaj plażą, może coś ciekawego się znajdzie. O, jest jakaś żelazodyga. Tu przynajmniej ludzie, którzy zazwyczaj wkurzali się, że nie zbieram wszystkiego. Teraz będą zaspokojeni, bo po prostu będę większość raczej starał się zbierać. Tutaj mamy jakąś jaskinię. Kojarzę tę jaskinię z Gothica 3. Jak wiemy, jaskiń za bardzo nie odpuszczam. Więc zobaczmy przynajmniej, jakie tutaj są zagrożenia. Jest jaszczurka. 10 expa. Dawaj. O, widzicie? Jest za jaszczurkę następny poziom aż. Ciemne grzyby, wszystko na manę, fajnie. No jak będą tu jakieś, kurde, pełzacze, no to raczej sobie nie poradzę, ale widzę, że to są węże tylko. Serio? Tylko tyle? Węże zabijamy. I co tu jest? Mięso kopacza. Mięso kopacza chyba zostało dodane w content modzie. Tak mi się wydaje. Dobra, ale czy coś tu jeszcze znajdę? Tu takie fajne tutaj są kamienie, ale nic więcej. Szkoda, no co prawda nie było tu jakichś ciężkich przeciwników, ale no...
Taka jaskinia, gdzie leży jakiś miecz, a po prostu są węże, też byłaby mile widziana. Nie zawsze wszystko musi być... Wiecie, że jakieś super skrzynia, to musi być, że... Co jest? Co ta muzyka? Muszą być super potwory też, nie? Czasem po prostu za sam exploring powinno się dostawać jakieś nagrody. Dobra, widzę tam chyba krwiopijcę. Tylko, że model już gotikowo-trójkowy. Możemy się spróbować z nim... On chyba nie powinien... On powinien być odporny na zatrucia, ale... Ale dobra, spróbujmy go z łuku uszczelić. Dobra, pięknie. I jeszcze na... A! No i taki lekki, dobra. Już nie chcę się z nim bić, bo jeżeli mnie rzeczywiście zatruje... Geldern. Dobra, czyli jesteśmy w miarę w domu. O Jezu, to jest jeszcze jeden. Tak się, kurde, trochę lubią maskować ci krwiopijcy. Dostał. O nie, 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 nie. Nie szarżuj mi na boki, bo cię nie trafię. I w oko, kij ci w oko, dobra. Strzała ci w oko. A nie wiem, czy z krwiopijców się nie powinno coś wyciągać, chyba że muszę mieć jakieś umiejętności do tego. Już troszeczkę zapomniałem. Dobra, czas na zapis. Lecimy dalej. Już niedaleko. Właściwie jesteśmy... Jesteśmy u bram, nie mogę wyłączyć mapy. U bram Geldern. O nie, no jaskinia, no jaskiń przecież nie odpuszczę. Zobaczmy, co tu się kryje za... No, nie wzięło tego. Ach, te lagi. Nie wiem, czy jak... Nie, jakoś będę miał tego nowego kompa, czy coś, to czy grając w Gothica już pozbędziemy się tych lagów na dobre, czy raczej to jest już... To jest zawsze. Nieważne, jaki komp by nie był. Okej, widzę tutaj złoża. Ale zero potworów. I właśnie ktoś też pisał w komentarzach, że im się... Rzadki metal. Że im się jakoś nie bardzo chciało tutaj rozstawiać tych potworów, że tutaj więcej jest takiego łażenia niż walki, żebym się za bardzo na walkę nie nastawiał. Wiadomo, no tam będzie jakiś boss później czy coś, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj powinno być już kilka, przynajmniej jakiś, nie wiem, wilków czy co. O Jezu. To są szraty czy zombie? Zombie. Okej, zombie w sumie. No mało im biorę, pewnie jak przesadzą to będzie nieźle. Ciekawe, czy trucizna na was działa. Jesteście wolni, więc zombie miałbym szansę pokonać. Nie, no zombie raczej nie zatruje, to fakt. Ale myślę, że z łuku... Albo jakbym miał jakieś czary. Fajnie by tu było sobie posprawdzać, co jest gdzie. O nie! Robi jakieś combo tutaj. Lepiej się trzymać bardziej na dystans. Przyspieszył. Przynajmniej jednego postaram się zabić. Chętnie bym ich... Aha, nie mam już strzałą, tylko ogniste. Dobra, ogniste w sumie nawet lepiej. Tylko, że trochę marno... Taki, o Jezu. No, kamera. Uspokój się. Nie widzę, żeby się palił jakoś bardzo. Ale on przyspiesza w ogóle, wow. O, teraz wolno. Dobra, 200. No nieźle jest za zombiaka, ale... Wiecie co, zrobimy tak. Szybki zapis tutaj. A spróbuję się z nim. Jak jest jeden, to czemu nie? Można spróbować. Może jak go zaspamuję, to... Lepiej chyba szybkimi. Tak, tutaj... No i ile tych ciosów? I nie przyjął na klatę w ogóle. No teraz się broni, to rozumiem, ale... Dobra, no ale to było trochę głupie. Trzeba przyznać. Także muszę się uleczyć. 50%, miodzio. Dobrze, że to zrobili w sumie na 50. Naprawdę teraz te mikstury są dużo więcej warte. Bo tak to mięso się zdobywało wszędzie i to było 20%, więc w sumie... 5 mięs i jest full życia, no o ile dałoby się mieć 0, nie? Ale wiadomo, że wtedy jest śmierć. Dobra, no i tu jest jeszcze tych zombiaków pełno, ale ja bym się chciał tak przejść. Tu są jakieś złoża, żyła złota, czy tam rudy, czy czegoś. Jest pełno zombiaków. Tu jest, o, sfatygowana kamienna tablica, dobra. Nie, no ja kojarzę ogólnie to miejsce. I tu było coś takiego chyba, jak kamienna tablica, albo coś. Jakiś koleś tu kopał, że niby artefakty... Czy no coś kojarzę z Gothica 3. Był tu jakiś asasyn z artefaktami. Na pewno. No i teraz zostało kilka zombiaków, więc mogę gdzieś to mieć na uwadze, że tam jakieś 4 zombiaki po 200 doświadczenia sobie lata. W każdym razie zobaczmy, co to za tablica prastara. Jako, że nie chcę inwestować plus 7 prastarej wiedzy, jako, że nie chcę w magię kompletnie raczej inwestować, to myślę, że będzie warto ją po prostu sprzedać na pieniądze. Ktoś pisał, że będziemy tutaj musieli uzbierać jakieś 100 tysięcy do czegoś, nie pisał do czego, tylko po prostu, że mniej więcej tyle będę potrzebował. Tego się nie zbiera, tutaj coś jest. O, ciemne grzyby. No więc ciekawe, nie jest to tam 350 tysięcy, które mieliśmy wcześniej do zebrania, no ale zawsze coś. Lelenie.
No nie wiem, czy cię upoluje na jednego strzała. Pewnie nie. Musiałbym w głowę. Ale to jest ogłuszacz w ogóle. Nie mam strzału. Dobra, nie będę marnował. Znaczy, ogłuszacze są i tak trochę bez sensu. Wydaje mi się. Oj, przycięło. Ugrzyliść. To znaczy, nigdy ich nie wykorzystywałem, bo jakoś nie było okazji. Nie wiem. Zobaczmy, co nam powiedzą strażnicy przy bramie. Może trzeba będzie ich, nie wiem, przekupić albo coś. Ale to ja. Nie pamiętacie mnie? Chyba nie bardzo. Aha. W sumie mogę sobie wejść. Mogę być szpiegiem, ale to nic. Wyglądam normalnie. Geldern. To tutaj niedawno okradaliśmy. To tutaj nas nie lubili. Jest kowal. Górnik. Jest mnóstwo kolejnych ludzi. Teraz by pasowało znaleźć tego kupca tak na samym początku. Albo nawet lepiej. Najlepiej by było znaleźć kamień teleportacyjny, tamburyn. O, jest Dylan. Co? Hello. Kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. Po prostu jednym z mieszkańców Myrtany? Nazywam się bez imienia. Słuchaj, nic nie przeskrobałem. Uspokój się. Potrzebna mi pomoc. Bezimienny tak, drze się na wszystkich, a już trzeci raz słyszę, jak mówi do kogoś uspokój się. Sam się uspokój. Okres masz, ty co? Czy do rozpoczęcia wojny sprzedajesz... Po co takie czy pytania? Od rozpoczęcia wojny sprzedajesz więcej broni? Co? O nie. Choret. To byłoby straszne. Nie znoszę widoku broni. Nie handluję niczym, co służy do zabijania. Niech inny czemu... błogosławi moją właśnie duszę. Czemu takie pytanie? Odwiedzali cię orkowie? O nie. Na mą duszę. Nie mam niczego, co mogłoby im się spodobać, więc do mnie nie przychodzą. Odwiedzają innych kupców. Oczywiście nie płacą i odchodzą. Świetnie, no tutaj raczej nie powinni orkowie sobie kraść, jak tu wszędzie ludzie, no ale dobra. Słyszałeś o Gornie? Orety, to podobno zwierzę w ludzkiej skórze. Okropny, okropny człowiek. Kiedyś wszystkich nas pozabija. Niech Beliar błogosławi mą duszę. Jest, czemu Beliar? Posłuchaj, masz coś, czego chcę i chcę to teraz dostać. Tylko nie to. Na litości nosa przysyła cię Meryl? Tak. Ojejku. Orety, tylko nie to. Litości, pomożesz mi? Wynagrodzę cię. Pomożesz? Proszę, proszę, proszę. Mów. Słuchaj, fajny dubbing. O tak! Mogę dać ci ten amulet. To magiczny amulet. Dam ci go, jeśli przekonasz Meryla, żeby przestał mnie atakować. Nie ma problemu. Żadnego. Co ty na to? Co ty na to? Magiczny amulet? Ojejku. Orety, czego jeszcze chcesz? Wezmę magiczny amulet i list polecający. Co? To wszystko? List też dostaniesz. Ale proszę, porozmawiaj z nim. Proszę. No to dawaj ten amulet. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Aha, tu jeszcze z bandytami. Czyli dobra, muszę najpierw pogadać, dopiero potem to wszystko dostanę. Okej, no to teraz by się wystarczyło dwa razy przeteleportować, tylko musiałbym znaleźć ten kamień teleportacyjny, a... A, młot kowalski. A, w sumie, jak ty jesteś kowal tu, to ja ci mogę wbić do chaty. Na przykład ogarnąć pulpit. To coś o sztuce kowalstwa. O, wow. Nie było czegoś takiego, ale zarąbiście. Dobrze akurat pomyślane. To mi się podoba. Czemu nie można by przeczytać właśnie o kowalstwie czegoś? Nikogo tu nie widzę, także skorzystając z okazji... Dobrze też jest zrobione to, że można kraść, jeżeli nikt nie patrzy, ale swoją drogą... Na przykład w Gothiku 1 i 2, jeżeli się wchodziło do czyjegoś domu, no to przecież ten ktoś od razu o tym wiedział i wchodził do domu i mówił, żeby się stąd wynosić, a tutaj nie ma takiego problemu. Ktoś pisał jeszcze o kuszach. Kuszy nie chcę używać, po prostu nie lubię kusz, nie podoba mi się ich animacja w Gothiku 3 szczególnie. Dobra, to mu zostawię jakieś jedzenie. I raczej bym w to nie inwestował, jak już to łuki, albo w ogóle po prostu, jak już ta broń dwuręczna, no to mówię, tam gdzieś z łuku kogoś może wywabię i to wszystko. Tu jest górnik. Górnicy są. Nie ma kopaczy, są górnicy. No dobra. Gdzie może być w takim razie tamburyn? To może być właśnie też w jakimś domu, w jakimś magazynie, czy czymś takim. Jest tutaj ktoś? Halo? Nie? To biorę. Strzały akurat się przydadzą, więc mogę sobie to tutaj brać. Surowa stal, tutaj nawet mikstura wytrzymałości, dobra. No nie chcę tutaj za bardzo jeszcze gadać z wszystkimi, bo chciałbym dokończyć po prostu Silden, ale muszę mieć kamień, żeby dwa razy nie chodzić. No i tak... Jeszcze tnie wszystko, Jezus Maria. Ta optymalizacja. Ta jakość, to wszystko. Wojownik, fajny pancerz. Taki bardziej z Nordmaru. Tu jest kolejny kowal. Kolejne niepilnowane kufry. Także coś... Dobrze, że się da kraść, ale... Szkoda, że jak widzą, to...
że ja wchodzę im do domu, to nie reagują na to. Tu jest arena, na której chętnie bym powalczył, oczywiście. Tylko gdzie może być ten cholerny kamień? Albo cóż, ja sobie poza odcinkiem tutaj przyjdę, poszukam kamienia, a teraz żeby... Chociaż w sumie musimy się tu wrócić jeszcze, bo nie mamy tego amuletu. Zmierz się ze mną. Oj. Na arenie. Postaram się nie zrobić ci krzywdy. Nie martw się. Nie sądzę, byś mógł mnie skrzywdzić, gdy twoja twarz znajdzie się w błocie. Mhm. I koniec. Nara. Zagiąłem go po prostu. Okularki czarne teraz, muzyczka, rap, murzyny i elegancko. Gdzie ten kamień? Do jasnej cholery. Panie kochany. Równie dobrze może być też poza murami miasta. To tak często jest. Albo może gdzieś tu? Nie. Często jest, znaczy często, no czasem jest po prostu tak, gdzieś leży na kamieniu. Kamień na kamieniu. Albo dobra, wiecie co, bo jak tak patrzę na czas tego odcinka, to wydaje mi się, że powoli będziemy musieli już kończyć. Także, no możecie mi dać po prostu wskazówkę, gdzie jest ten kamień. Coś tam zostało porobione, coś tam pozabijane, więc myślę, że jest spoko. Jakoś bardziej wstępem ruszymy, może już w następnym. Nie wiedziałem po prostu, że idziemy do Geldern i że już będziemy szli do Geldern i nie sprawdziłem sobie wcześniej, gdzie może leżeć ten kamień, tak żeby po prostu przyspieszyć to wszystko. Ale myślę, że mi powiecie albo sobie sprawdzę. Ewentualne rady dalej proszę w komentarzach, gdzie co może być fajnego, bo tu na przykład jak ostatnio dostałem, że ten topór jest... Mogę go sprzedać w sumie, bo i tak prawdopodobnie na etapie, kiedy będę miał 250 siły, będę miał tam jakieś bronie, a zawsze kasa się przyda też, nie? Na różne rzeczy. Mam jakieś tarcze, pierścień, no mogę sobie to w sumie założyć. Czemu by nie? Dobrze, w takim razie ja żegnam się z wami, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i cześć, na razie.